Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne, kremowe naleśniki z pieczarkami. Doskonała alternatywa dla wszelkich fast foodów. Taki obiad posmakuje każdemu. Do przygotowania tych pysznych naleśników potrzebne będą pieczarki, serek mascarpone, cebula, czosnek, zioła prowansalskie, natka pietruszki, jajka, mąka, mleko, woda gazowana, masło klarowane, olej, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania naleśników. Do wysokiego naczynia wbijamy 2 jajka. Wsypujemy pół łyżeczki soli. Wlewamy szklankę mleka. I chwilę całość blendujemy. Następnie dodajemy szklankę mąki. I miksujemy do uzyskania gładkiego ciasta. Dodajemy 3/4 szklanki wody gazowanej i ponownie już krótko miksujemy. I zaczynamy smażyć naleśniki. Patelnię pokrywamy odrobiną tłuszczu i na mocno rozgrzaną patelnię chochelką wylewamy cienką warstwę ciasta i równomiernie rozprowadzamy ją po całej patelni. Naleśniki smażymy, aż od spodu się przyrumienią. I gdy z wierzchu ciasto się zetnie, naleśniki obracamy na drugą stronę. I tak kolejno smażymy wszystkie naleśniki. A teraz przygotowujemy składniki farszu. Oczyszczone i umyte pod bieżącą wodą pieczarki kroimy w kostkę. Kolejny składnik to cebula i cebulę również kroimy w kostkę. Czosnek drobno siekamy i na patelnię kładziemy łyżkę masła. I na rozgrzany tłuszcz wykładamy pokrojoną cebulę. Mieszamy i podsmażamy cebulę tylko do zeszklenia. I do zeszklonej cebuli dodajemy czosnek. Mieszamy i już bardzo krótko smażymy. Do cebuli dodajemy pokrojone pieczarki. Dodajemy pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki pieprzu i pieczarki smażymy bez przykrycia, aż grzyby zmienią kolor na lekko brązowy, a nadmiar płynu odparuje. Następnie do pieczarek dodajemy serek mascarpone. Dusimy i mieszamy do momentu, gdy powstanie gęsty sos. I nasz sos doprawiamy ulubionymi ziołami. Ja dodałam łyżeczkę ziół prowansalskich. Mieszamy i sos zagotowujemy. Natkę pietruszki drobno siekamy. I posiekaną pietruszkę dodajemy do farszu. Mieszamy i farsz do naleśników jest gotowy. Ale to nie wszystko. Ser żółty ścieramy na tarce grubych oczkach.
i zaczynamy zawijać naleśniki. Środek każdego naleśnika posypujemy startym serem i kładziemy około 2 łyżki farszu. Zawijamy rulon. I tak przygotowane naleśniki układamy łączeniem do dołu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!